Jest też mała zapowiedź zmian, ponieważ wcześniej kanał na YouTubie opierał się o tym, że tworzyłem poradniki związane z przedsiębiorczością, z biznesem oraz informacje przekazywałem Wam związane z aplikacją, co się w nich dzieje. Mamy teraz kilka nowych planów. Przede wszystkim ja mam. Chodzi głównie o zmianę działań na kanale na YouTubie. Zamiast filmów poradnikowych pojawią się filmy związane z wywiadami, ale to będą takie różne rozmowy z osobami, z przedsiębiorcami. I tu przede wszystkim głównym celem nie jest to, żeby znowu Wam pokazać osoby znane, jak dochodzili do tego wszystkiego, jak to u nich wyglądało, tylko po prostu z osobami, które już mają swoją firmę, prowadzą tą firmę z różnych branż. I to, co mnie najbardziej ciekawi, to czyli jak zaczynali, jak wpadli na ten pomysł, czy mieli jakieś obawy, czy co ich blokowało, co pozwoliło im odblokować się i zacząć jakby działać, pójść dalej. Czy mieli pieniądze na start? Jeżeli nie, to skąd je wzięli, albo jeżeli tak, to skąd je mieli, czy jak to u nich wyglądało początki, czy było trudno, czy od razu załapało, po prostu naprawdę takie konkrety, które myślę, że przekładają się i pomogą osobom, które myślą o tym, żeby zacząć, ale właśnie mają też podobne obawy, czy nie wiedzą, jak to będzie wyglądało, to tutaj przedstawienie tej historii tych osób wszystkich spowoduje, że być może dostaniecie jakiegoś powera do działania, czy ten kolejny krok będzie dla Was łatwiejszy do postawienia. Mnie też osobiście bardzo ciekawią takie historie, bo lubię oglądać wywiady z przedsiębiorcami i są tam poruszane kwestie bardziej te aktualne, które robią, czym się zajmują, jak to u nich wyglądało, jak to wygląda aktualnie, ale nie ma nigdy tego właśnie aspektu związanego ze startem, z tymi trudnymi początkami, bo zazwyczaj jest trudno i ile siły w to wkładali, jak to u nich wyglądało. Więc Taka jest zapowiedź tego nowego cyklu, czyli będą to wywiady. Na początku pojawią się kilka wywiadów z osobami, które się pojawiają w aplikacji. Będą to też wywiady z ekspertami, którzy są w aplikacji i osobami czy użytkownikami właśnie aplikacji. Namawiam tutaj ostro osoby, które są z nami, które czytają maile czy pojawiają się na spotkaniach networkingowych, żeby chcieli pogadać ze mną, żebyśmy nagrali to i to będzie najpierw w ogóle forma taka, że zrobimy sobie live. Live będzie widoczny na Facebooku, na LinkedInie i na grupach facebookowych. Później nagramy sobie ten wywiad i on będzie już później wrzucony na YouTubie. Oczywiście ten live też będzie szedł na YouTubie, więc będzie multi, czyli szerowanie tego kontentu. Na tym mi najbardziej zależy. No i tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.